Roblox. Straszne historie. Ta historia akurat przydarzyła się mojej przyjaciółce, jak graliśmy w Pet Simulatora. Na czacie ktoś się zapytał, czy nie dać komuś Huge Peta. Ona napisała, hej, pewnie, bardzo chętnie przyjmę od ciebie Huge Peta. I on wysłał jej gifta z Huge Petem. Nigdy nie widzieliśmy takiego peta, ale ja jej powiedziałem, kurczę, Michasia, nie przejmuj się. Może była jakaś aktualizacja i po prostu ją ominęliśmy. Ale ten pet nie był zwyczajny. Był to straszny, demoniczny pet, którego nigdy nie widziałem w tej grze. Tak samo Michasia. Wtedy nie wiedzieliśmy, czy konto już zostało zhakowane, czy dopiero będzie zhakowane, bo coś nam to nie grało od samego początku. Dlatego ona od razu zablokowała tą osobę, która wysłała jej tego gifta. Ale to nie pomogło. Michasia na kolejny dzień weszła do Robloxa i nie mogła się zalogować.